Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pani Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję, Fundacja Życie i Rodzina. Witamy w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o ustawie chroniącej życie chorych dzieci poczętych. I pytanie podstawowe do pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Co z tym projektem dalej się dzieje? Milion podpisów, rok temu, pierwsze czytanie i cisza. Nic się nie dzieje. Tak to można określić. W marcu zaopiniowała pozytywnie projekt Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka na jednym posiedzeniu, wysokim stosunkiem głosów. Oczywiście była dyskusja, ale jakby puenta była jasna. To, że zabijamy dzisiaj w Polsce chore dzieci za niepełnosprawność, że tak naprawdę wymierzamy karę śmierci za niepełnosprawność, nie jest ani sprawiedliwe, ani zgodne z prawami człowieka. I od tego momentu wszystko stoi. Pomimo licznych apeli do parlamentarzystów, którzy są odpowiedzialni za przetrzymywanie tego projektu, pomimo tego, że na wiosnę sześć razy na sześciu różnych posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny padał wniosek o to, żeby ten projekt dołączyć do obrad. I posłowie, w większości posłowie PiS-u, bo większość w tej komisji ma PiS, głosowali za tym, żeby teraz tym projektem się nie zajmować. No, to powoduje, że projekt dalej leży, obywatele dalej domagają się prac nad nim, a słyszymy, że teraz nie jest dobry moment, tak? No cóż, no, tak, z nieoficjalnych informacji z posiedzenia wyjazdowego Prawa i Sprawiedliwości w Jachance usłyszeliśmy nieoficjalnych, medialnych informacji, że w tej kadencji tym projektem raczej Sejm się nie zajmie. No i teraz jest pytanie, co my na to, dlatego że politycy robią różne rzeczy i sprawdzają reakcje, tak? Jeżeli rzeczywiście jest, ja spotykam się z takim przekazem, nic już nie róbcie, tu już nic nie będzie, przestańcie w ogóle o tym mówić. Nie przestaniemy o tym mówić, dlatego że dzieci giną. I my jesteśmy w przestrzeni publicznej głosem tych dzieci. Ci wszyscy ludzie, którzy się podpisali pod tym projektem, ci wszyscy ludzie, którzy w tej chwili robią akcje w terenie i przypominają posłom o tym, że ten projekt leży i czeka na uchwalenie. Ci wszyscy ludzie nie zostaną spacyfikowani przez polecenie zaprzestania obrony życia. To absolutnie tak nie działa. To jest też trochę taki test na moralność, bo jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że z jednej strony jest taka niechęć do uchwalenia tego projektu ze strony rządzących, czy wręcz takie jasne powiedzenie posłom przez prezesa rządzącej partii, nie zajmujcie się tym, bo takie są głosy, że to właśnie działo się w Jachrance, to z drugiej strony na drugiej szali mamy życie dzieci i teraz jest wybór pomiędzy lojalnością wobec szefa, a życiem dzieci i koniecznością obrony życia tak długo, jak to życie jest odbierane niewinnym ludziom. To jest bardzo poważny wybór moralny. To nie są racje równe, jedna z nich jest ważniejsza, wiadomo która. Przypominaliście to politykom Prawa i Sprawiedliwości, posłom Prawa i Sprawiedliwości w Jachrance, był protest. Był protest w Jachrance. Rzeczywiście pojechali ludzie, którzy pokazali na banerach skutki obowiązywania obecnej ustawy. Pokazali te zabite dzieci. Bardzo ciekawa zaszła sytuacja, ponieważ do ostatniej chwili nie wiadomo było, gdzie dokładnie będzie ten zjazd. To było trzymane w tajemnicy i nawet nie mogliśmy zgłosić normalnie w normalnym trybie zgromadzenia publicznego. Było to tak zwane zgromadzenie spontaniczne. Ale tak, pojechaliśmy tam i myślę, że tutaj warto złożyć taką deklarację. My nie ucichniemy, tak? My zawsze będziemy o tym mówić. My nie zaczęliśmy tego mówić za tej kadencji parlamentu. Ja sprawozdawałam ustawę w 2013, w 2015 to było ZPO. Teraz jest kto inny u władzy, ale problem dalej jest. Dzieci dalej są zabijane i liczba aborcji w Polsce rośnie. Ona wcale nie spada, ona rośnie. Pomimo programów socjalnych, które są wprowadzane, pomimo tego, że mówi się, że jeżeli stworzymy lepsze warunki do życia rodzinom, jeżeli państwo weźmie odpowiedzialność za te dzieci, to wtedy kobiety będą chętniej rodzić. Absolutnie to tak nie działa. Zresztą opieka socjalna zamiast obrony, zamiast prawnej ochrony życia, to jest pomysł, który się bardzo często pojawia, ale to nigdzie na świecie nie zadziałało. Nie zadziała także w Polsce. No i teraz podstawowe pytanie, żebyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Czy ta ustawa jest bardzo skomplikowana? Nie, ta ustawa się składa ze 129 słów bodajże. To są trzy linijki dosłownie, no może pięć linijek. I w tej sytuacji jakby długie dyskusje zupełnie nie mają sensu. Tak, ten projekt też trafił do podkomisji, która ma się zajmować tylko i wyłącznie tym projektem. To było 2 lipca.
Ta podkomisja jest nikomu niepotrzebna do niczego. Absolutnie. Ja też się zastanawiam, nad czym tutaj dyskutować. No, giną ludzie, tak? To tak jakby ktoś topił się w basenie, a my zamiast go ratować, siedlibyśmy na brzegu i dyskutowalibyśmy, czy go ratować, jak go ratować. Jedni wysuwaliby pomysł rzucenia koła ratunkowego, inni wypłynięcia pontonem, żeby podać mu rękę. No, dalej byśmy debatowali. No, człowiek oczywiście się utopi i mamy na sumieniu życie człowieka. Dokładnie w takiej sytuacji są dzisiaj posłowie. No właśnie, i teraz jest jeszcze jedna kwestia, bo bardzo często słyszy się nieoficjalnie, że zajęcie się tym projektem przez dziś, teraz, w tym momencie może zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Pytanie, skąd takie opinie w ogóle? No, bardzo ciekawe. Znaczy, ja myślę, że zamiast poruszać się w sferze przewidywania czy jakiegoś wróżenia przyszłości, to my powinniśmy patrzeć na fakty. Wybory do parlamentu obecnej kadencji były 24 października 2015 roku, a 11 września tego samego roku, czyli dosłownie 6 tygodni wcześniej, wszyscy posłowie PiS-u obecni na sali plenarnej głosowali za projektem całkowicie zakazującym aborcji, obywatelskim projektem Stop Aborcji. I dokładnie na taki PiS zagłosowali wyborcy w rekordowej liczbie. To były wybory wygrane najlepszym możliwym wynikiem do tej pory. Dlaczego to tak działa? Bo to też nie jest jakiś przypadek. Ludzie idą do wyborów i ludzie wiedzą, że oprócz tego, że jest to wybór polityczny, to jest to również wybór moralny. I biorąc pod uwagę program wyborczy, nawiasem mówiąc, w programie wyborczym PiSu jest obrona życia. To tak, żebyśmy wiedzieli, bo się pojawiają już takie hasła, że nie ma. Jest. Screeny są w internecie, na różnych stronach wiszą w tej chwili i można to sprawdzić. Ale jakby co do tego głosowania, człowiek idzie do urny i wybiera polityków, którzy jemu pasują, którzy mają program wyborczy, który pasuje danej osobie, danemu wyborcy, a na końcu jeszcze zadają sobie pytanie, a co z moralnością? I jeżeli partia rokuje dobrze w tym obszarze, to można zagłosować z czystym sumieniem. Jeżeli nie rokuje, no to się nie da zagłosować, nawet jeżeli są inne osiągnięcia, inne postulaty, z którymi się zgadzam. Więc w mojej ocenie jest naprawdę strzelaniem sobie w stopę sytuacja, kiedy politycy nie uchwalają ochrony życia i tłumaczą to tym, że muszą wygrać wybory, bo będzie dokładnie przeciwnie. Ludzie pójdą i nie będą mogli zgodnie z sumieniem zagłosować na te partie. No tak, no to jest ten argument, że idzie rok wyborczy, 2019 rok, wybory do Parlamentu Europejskiego, potem wybory parlamentarne i ten temat może być niewygodny, jeżeli chodzi o sondaże choćby. Tak? I tak będziemy dzieciom zabijanym w szpitalach tłumaczyć, tak? Poza tym zwracam uwagę też jeszcze na jedną rzecz. Ten projekt trafił do parlamentu w połowie kadencji. Jeżeli od połowy kadencji do końca kadencji nie można się zajmować projektem, to może zróbmy kadencję dwuletnią, a nie czteroletnią, bo to znaczy, że przez 2 lata posłowie pracują, a przez kolejne 2 lata tylko muszą przeżyć do kolejnych wyborów, tak? Co się stanie z tym projektem, jeżeli nie zostanie w tej kadencji uchwalony? On przechodzi na następną kadencję, to też trzeba pamiętać. Projekty obywatelskie nie ulegają dyskontynuacji, tak jak inne projekty. Na pewno będzie. Czy jest wola, czy mamy takie informacje, to że. Nie jest moje, tak. To nie jest do mnie pytanie. Czy do pani docierają takie informacje, że być może w przyszłej kadencji to też jest kolejna takie gdybanie tak naprawdę w tym momencie? No, docierają różne informacje, wiadomo. Nasz dziennik po tym spotkaniu w Jechrance bardzo dokładnie opisywał relacje posłów, którzy byli w środku. Ponoć było powiedziane, że nie będzie pracy nad tym projektem w tej kadencji, ale nie pojawiła się deklaracja, że zaraz po wyborach będzie taka praca w parlamencie. Więc w przeciwieństwie do ustawy o zakazie handlu zwierząt futerkowych, nie handlu, tylko hodowli zwierząt futerkowych i ustaw, które pozwalają na łatwiejsze przyjmowanie imigrantów. To też było takie charakterystyczne. Więc jeśli wierzyć rzeczywiście tym doniesieniom medialnym, to nie ma woli zajęcia się ochroną życia w ogóle. Zresztą ja myślę, że jak popatrzymy na losy wniosku posła Wróblewskiego i 106 innych posłów do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie ponad rok Trybunał nie może orzec w prostej sprawie, to naprawdę nie jest skomplikowana sprawa. Do tego jest orzecznictwo już, bo podobna sprawa była rozpatrywana 20 lat temu. Tak. Jest wprost wyrażona w Konstytucji ochrona życia każdego człowieka. Pojawiają się takie informacje, że sędziowie już chcieliby wydać to orzeczenie, że to orzeczenie jest w ogóle gotowe. No o tym mówi sam poseł Wróblewski, tak? Tak,
Tak. No, o tym mówi wiele osób, że to orzeczenie. Posłowie, którzy pisali do Trybunału Konstytucyjnego, tych 79 posłów, którzy się zwrócili z apelem o rozpatrzenie wniosku, też w swoim liście pisali, że to orzeczenie jest już gotowe albo prawie gotowe. No i powstaje pytanie, na co czekamy? No tak, a słyszymy także, że być może ze strony właśnie polityków Prawa i Sprawiedliwości tym tematem ustawy zatrzymaj aborcję, ustawy chroniącej chore dzieci poczęte przed ich zabijaniem, nie należy się zajmować do momentu, kiedy nie wypowie się w tej kwestii Trybunał. Tu znowu ubolewam nad tym, że politycy, którzy mają narzędzia do tego, żeby szybko tę sprawę załatwić, z tych narzędzi nie korzystają. Bo w tej chwili jest sytuacja bardzo dobra. To nie jest prawda, że jesteśmy w takim momencie, że nie można czegoś uchwalić. Mamy Sejm z większością Prawa i Sprawiedliwości, Senat, mamy prezydenta, który wielokrotnie deklarował, że tę ustawę podpisze. Cóż, no była też reforma Trybunału Konstytucyjnego. Sposób działania Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili budzi wątpliwości, czy ta reforma była przeprowadzona we właściwy sposób. Pojawiają się takie pytania i ja rozumiem ludzi, którzy takie pytania stawiają. Też chcę powiedzieć o tym, że obywatele piszą do Trybunału Konstytucyjnego, bo posłowie podobno dostali zakaz naciskania na Trybunał w tej sprawie, ale myślę, że jeżeli tak było, no to naszym obowiązkiem jako obywateli jest przypominać sędziom, że ta sprawa czeka. No tak, ruszyła akcja pisania petycji do Trybunału w tej sprawie. Tak, petycja jest powieszona na stronie twojepetycje.pl i można ją podpisać w internecie. Drukuję te petycje codziennie, także nasz dziennik. Ludzie robią fantastyczne rzeczy, bo tych petycji spływają już w tej chwili tysiące. My to oczywiście wszystko dostarczymy do Trybunału, ale też dzwonią ludzie, którzy pytają, czy można to skserować i dać jeszcze innym osobom do podpisania, albo czy można wydrukować listę osób, którzy podpisują się pod tym postulatem, bo ludzie chcą pozbierać w swoim otoczeniu. Jakby cały czas ten postulat żyje i ja mam takie wrażenie, że tacy zwykli ludzie, którzy nie robią polityki i nie chcą robić polityki, którzy po prostu mają serce i mają współczucie wobec tych zabijanych dzieci, robią doskonałą robotę i myślę, że ci ludzie nie ucichną. Ale bo to każdego dnia giną dzieci, krótko mówiąc. Tak, statystycznie każdego dnia. Teraz będą święta, będziemy siedzieć sobie w miękkich fotelach, cieszyć się z rodziną, dawać sobie prezenty. No, musimy pamiętać, że statystycznie również te dni to jest moment, kiedy być może komuś w którymś szpitalu w Polsce odbiera się życie. I to są dzieci, które nigdy świąt nie przeżyją, nigdy nie dostaną prezentu od Mikołaja, nigdy nie ucieszą się choinką. To są takie rzeczy, to jest odbieranie całego życia, które to dziecko mogło przeżyć. I nie jest prawdą to, że niepełnosprawne dzieci są nieszczęśliwe. To jest w ogóle bzdura. One często są szczęśliwsze od tak zwanych normalnych ludzi. Pokazują świat, którego my być może bez nich nie zobaczylibyśmy. To są osoby wartościowe. Jak wygląda sprawa badań prenatalnych w tej kwestii? Mówi się, że w jakiś sposób przyczyniają się też do... My w tej ustawie nie skreślamy badań prenatalnych z obecnie obowiązujących przepisów. One będą dostępne. Natomiast zakaz aborcji eugenicznej powoduje, że jakby natura tych badań się zmienia. One dzisiaj służą do selekcji. Dostępność aborcji eugenicznej również powoduje, że jeżeli kobieta przychodzi z negatywnym wynikiem badań prenatalnych i mówi, że będzie to dziecko rodziła, to spotyka się nawet w niektórych sytuacjach z ostracyzmem, bo mamy relacje takich kobiet, które powiedziały, że mimo złego wyniku będą swoje dziecko rodzić i były traktowane gorzej niż inne kobiety. Natomiast absolutnie nie chodzi o to, żeby komukolwiek odebrać możliwość przeprowadzenia badań prenatalnych. Należy się badać, należy diagnozować stan zdrowia. Oczywiście wliczać też ryzyko, które wiąże się z niektórymi tymi badaniami, ale to jest odpowiedzialność matki i ojca dziecka, żeby takie ryzyko podjąć albo nie. Natomiast idea badań prenatalnych została wypaczona przez dopuszczalność aborcji eugenicznej i w momencie, kiedy zamkniemy tę furtkę, te badania zyskają naturalny charakter. Nowy wymiar. Diagnostyczno-terapeutyczny, tak jak każde inne badanie lekarskie. Czy jest Pani informowana o ewentualnych dalszych planach, terminach posiedzeń podkomisji, komisji, czegokolwiek? Podkomisja nie zamierza się zebrać. Poseł Matusiak nie zwołuje posiedzenia komisji. Poseł Matusiak ma w tej chwili u siebie w regionie pikiety informacyjne, bo tam ludzie stoją i pokazują ofiary aborcji i informują, że to właśnie poseł Matusiak blokuje działania podkomisji w tej sprawie.
Czym na to odpowiedział? Odpowiedział kampanią billboardową, w której chwali się, że dla swojego regionu załatwił mnóstwo pieniędzy. Jest jakby zdjęcie posła Matusiaka i opisane dokonania. No cóż, widać, że zamiast wziąć się za obronę życia dzieci, bo tego się domagają jego wyborcy w jego regionie, idzie w taką ścieżkę wizerunkową, PR-ową, pokazuje się jako taki dobry człowiek, który załatwia różne rzeczy dla swoich wyborców. No tak, dla tych wyborców załatwia dobre rzeczy, ale część tych osób, także ze swojego okręgu wyborczego, skazuje na śmierć, bo są mniejsze i bo są chore. Bardzo dużo osób dzwoni do sekretariatu komisji. Cały czas jest informacja, że nie ma posiedzenia, albo informacja, że jeżeli posiedzenie zostanie zwołane, to państwo zostaną poinformowani. Ta podkomisja, tak w cudzysłowie, pracuje, właściwie nie pracuje już prawie pół roku. Oglądaliśmy, jak to wygląda przy innych podkomisjach. Ich czas działania to jest tak na przykład miesiąc, dwa miesiące. I jest temat zamknięty, jest napisane sprawozdanie i przedstawione danej komisji, z której podkomisja się wyłoniła. To jest ewidentna blokada, obstrukcja i to kosztuje życie ludzi. Czy pani osobiście w związku z tym, że jest pani pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymania Aborcji, czy pani spotyka się z jakimś ostracyzmem w związku z tym? Tak, ale na przestrzeni kilku lat działalności ProLife ja się jakoś chyba do tego przyzwyczaiłam. Znaczy są sytuacje rzeczywiście wyjątkowo nieprzyjemne. Jakiś czas temu na przykład nieznana mi osoba pisała w internecie, wzywała do zrobienia mi krzywdy fizycznie. Ja zgłosiłam tę sprawę na policję, w tej chwili ta sprawa jest w sądzie, trwa wymiana dokumentów między moim pełnomocnikiem a sądem. No to są już takie sytuacje bardzo ekstremalne, ale one też powodują, że ta agresja, że widzimy, że ta agresja aborcjonistów nie ma granic. Bo dopóki to było wypisywanie w internecie jakichś nieprzyjemnych rzeczy pod moim adresem, dopóki to było, nie wiem, próby psucia wizerunku przez lewicowe media, często na bardzo kłamliwych przesłankach oparte, no to możemy jeszcze uznać, że jest to jakiś rodzaj, nie wiem, debaty, może prowadzonej w bardzo brzydki, wulgarny sposób, ale no, jest to wymiana zdań. Natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiły się takie otwarte wezwania, żeby mi życie uprzykrzyć, albo wręcz, żeby mnie gdzieś tam znaleźć i, nie wiem, urządzić mi piekło, tak to było sformułowane. No ja czytam czasami takie wpisy i zastanawiam się, kiedy dojdzie do tego, że rzeczywiście będą jakieś ofiary, tak? Ja nie mówię tylko o sobie, bo mnóstwo ludzi broni życie, mnóstwo ludzi ma z tego powodu nieprzyjemności. Jest milion podpisów pod tym projektem. Tak, i są ludzie, którzy cały czas się o niego upominają. Przeciąganie tej sprawy również powoduje, że my jesteśmy narażeni na duże ryzyka. Nie wiem, czy my czekamy na to, żeby komuś rzeczywiście fizycznie stała się krzywda, czy czekamy na kolejnego cybę, czy na co. To powinna być sprawa dawno zamknięta. Pani Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję, a także Fundacja Życie i Rodzina, naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Państwu oczywiście dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.